No nagrywam teraz, tak, no, no, ale, no, wiesz, no, widzowie patrzą, także nie mogę teraz rozmawiać, no, zadzwonię później, pa. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj nas czeka test, kolejny test gadżetu domowego i jest to parownica do ubrań marki Hoffen, kupiona w Biedronce, koszt 69,90. Ja już miałam styczność z tego typu parownicami, była to parownica stacjonarna, ta jest ruchoma, bierzemy ją po prostu do ręki, jesteśmy niestety, ograniczeni kablem, ponieważ trzeba ją wpiąć do kontaktu, nie ma opcji ładowania, więc nie jest tak do końca mobilna, jakby się zdawało. Jestem bardzo ciekawa, czy ten gadżet działa, dla kogo jest właściwie taka parownica. Takim sprzętem fajnie pracuje się na przykład firanki, które zawieszamy, nie musimy się pucyć na desce do prasowania. Taka parownica zdecydowanie ułatwia tego typu zadania. I teraz zobaczmy, co my mamy tutaj na opakowaniu. Parę. Prasowanie. Mamy tutaj dodatkową końcówkę do grubych tkanin. Zabija bakterie. Ze względu na to, że para jest po prostu gorąca, to samo dzieje się nam w zwykłym żelazku. Świeży zapach. Jak sama parownica wygląda? Wygląda tak. Czyli jak wielka słuchawka. Halo, 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 halo. Mamy tutaj dość spory pojemniczek. Jedna rzecz, która mnie zastanawia, to wam zaraz pokażę, jaka. W tym oto jakże pojemnym zbiorniczku, który mieści aż 330 ml, jest woda. I teraz pytanie, czy marka Hoffen testowała każde takie żelazko, bądź trafiłam na żelazko, które zostało testowane na kontroli jakości, czy po prostu ktoś to żelazko wziął i zwrócił. Chcę wierzyć w te dwie pierwsze wersje. Ojej. Ała! Przyczasłam się. Okej. Okay. Tu mamy phaser. Moc to jest 1200 W, 330 ml to już mówiłam, 20-25 gramów pary, pewnie tyle pary po prostu wyrzuca w jakimś okresie czasu. Jeszcze do zestawu mamy dołączony pojemniczek, aby łatwiej nam było wodę nalać do tego dingsa tutaj. Oraz mamy tą wcześniej wspomnianą słuchawkę w ten sposób i generalnie wszystko działa. Zdejmuję się sama. Mam. Ale może po prostu trzeba mocniej nacisnąć. Nice! Teraz przejdziemy do samego testowania. Za mną jest manekin, który posłuży nam jako wieszak na te wszystkie tkaniny, które mam. Tymczasem idę nalać wody. Lej, 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 lej. Bez patrzenia. Założę sukienkę numer 1. Materiał, który mam przygotowany, to materiał dość taki sztuczny, który może z łatwością się do żelazka po prostu przykleić. Jest taki śliski, więc trzeba generalnie na niego uważać, gdy się prasuje. Generalnie sukienka jest wymięta, jakbym ją z tyłka wyciągła, więc jest idealna, aby sprawdzić, czy wszystko nam się wyprasuje. Teraz czas na nasz żelazko, przenosimy je tu. Słyszycie to? Jak to wyłączyć? Matko jedyna. Chyba to trzeba trzymać. Totalnie nie umiem tego obsługiwać. Totalnie nie umiem tego obsługiwać. Wyprasujemy jedną stronę. O, tutaj jest niewyprasowane, widzicie. Tutaj spróbujemy to wyprasować i ogarniemy, jak to wygląda.
grzeje się turbo szybko, brzmi turbo dziwnie, ale co trzeba przyznać, jestem w szoku. Jestem w szoku, że z taką prędkością się to żelazko nagrzewa, zobaczcie. Tak dla mnie zdaje to egzamin i najlepsze jest, wiecie co, że to się niesamowicie szybko nagrzewa. Poprzednie żelazko to ja musiałam strasznie długo czekać, aż to żelazko się nagrzeje, a to po prostu leci z tym koksem. Po prostu leci z tym koksem. Od razu jak naciśniemy, to zaczyna się grzać. Tylko ten przycisk, który tutaj mamy, jest tak durny, że ja totalnie nie wiem w ogóle, co ja klikam, jak ja klikam, żebym wiedziała, że to jest dobrze klikam. Widzicie to? Widzicie, co tu się dzieje? To jest niesamowite. Powiem wam, że aktualnie mogę powiedzieć wow, że żelazko działa bez zarzutu. To była też bardzo delikatna, lekka, cieniutka tkanina i sprawdza się po pierwszych machnięciach świetnie. Zresztą widzieliście, z jaką łatwością udało mu się rozpracować na maksa zgniecioną tkaninę. Teraz weźmiemy sukienkę ślubną i zobaczymy delikatniejszą sukienkę ślubną, nie moją ślubną, wielką bezę, tylko taką bardziej delikatną i zobaczymy, czy to żelazko sobie z nią poradzi. Sukienka ślubna. Tylko najpierw zrobimy sobie tak. Koronkę damy do góry i tutaj mamy mega... Okej, info, jeżeli chodzi o sukienki ślubne. I jak tamtą prasowało się bez problemu ze względu na materiał, to jednak taki materiał grubszy jest zdecydowanie bardziej pracochłonny i czasochłonny. Ten spód, który tutaj mamy, to naprawdę trzeba się upocić, żeby wyprasować. Górę zresztą tak samo, więc nie mam pojęcia, jak dużo czasu trzeba by było. Uciekaj, bo to jest gorące. Jak dużo czasu trzeba by było, żeby tym żelazkiem wyprasować całą tą sukienkę. Trzecia sukienka i to będzie ostatnia sukienka całkowicie innym materiałem niż poprzednie. Jest to śliski, bardzo gruby materiał. Zobaczcie sami, taki dość... Zostaw to, Alita. Bardzo porządny, elastyczny. Mamy sukienkę numer 3 i powiem wam, że ona jest z takiego no, mało mnącego materiału, więc tutaj nie powinno być generalnie żadnych problemów z jego odprasowaniem. Jestem na maksa spocona, powiem wam, że ledwo żyję, naprawdę jest tak gorąco, że szok. Z tym materiałem sobie zdecydowanie lepiej radzi. Po prostu jakiś przestój był na tamtym poprzednim. Okej, przetestowaliśmy na trzech różnych materiałach. Daje radę, jeżeli chodzi o falbanki, więc wydaje mi się, że tak samo nie będzie problemu, jeżeli chodzi o jakieś tam koszule, spodnie w kantkę, delikatne sukienki. Ale teraz przejdziemy do firanek, ponieważ taki gadżet jest najlepszy właśnie do tego typu rzeczy i do tego sprawdza się zdecydowanie najlepiej. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I wtedy przejdziemy do podsumowania. Dobra, to czas zabrać się za firany, ponieważ do tego głównie to żelazko według mnie jest stworzone i w tym celu powinno nam życie niesamowicie ułatwiać. Ja sobie założyłam firany, to są firanki z IKEA. Za bezcen, bo za dwie takie firany płacimy 15 zł, więc jest to właściwie żadna cena, a już cały salon, zobaczycie na filmie, jak się totalnie zmienił. Także co, ja podłączam nasze żelazko i zobaczymy, ile nam da rady sięgnąć, jak wysoko da nam rady sięgnąć na tym kablu. Dobra, ja sobie żelazko już odpaliłam. Sięga, spokojnie, ale kontakt mam zaraz na dole, więc żeby przejść tam dalej, będę musiała użyć przedłużki, ale zobaczmy, czy nam to zda egzamin, jeżeli chodzi o prasowanie. Wychwycę tak tą firankę, bo to jest dobry sposób. I
powiem wam, że straszliwie przeciętnie, jeżeli chodzi o prasowanie tej firanki na oknie. Mam nadzieję, że mi się uda ją wyprasować, bo już ją założyłam i nie będzie chciało mi się zdejmować. Ale na razie to nie rokuje totalnie, naprawdę. Okej, czyli mamy już jasne podsumowanie tego żelazka. Część materiałów prasuje bardzo dobrze, świetnie sobie z nimi radzi i przede wszystkim szybko to robi. Część materiałów sprawia mu niesamowitą trudność, ale dla mnie największym testem był test prasowania firan, bo na to liczyłam, że po prostu będę mogła sobie zawiesić firany na okno i potem je wygodnie wyprasować. Niestety tym żelazkiem nie jestem w stanie tego zrobić, ono totalnie nie prasuje po prostu firan. Koniec, kropka, dziękuję bardzo. Dlatego jestem dość mocno zawiedziona. Może gdyby firany były zrobione z jednego materiału, takiego tiulu, bardzo gęsto tkanego, to byłoby inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o firany z takiego materiału, który ma dość duże oczka, jak widzicie, niestety absolutnie nie zdaje egzaminu i nie jest w stanie ich po prostu wyprasować. Więc jeżeli macie takie firany, to na pewno nie wyprasujecie ich tym żelazkiem. W żaden sposób ten sprzęt nie zastąpi wam klasycznego żelazka, nie rozprasuje absolutnie wszystkich tkanin. To jest coś na zasadzie żelazka turystycznego, tak bym powiedziała, że fajnie, jeżeli je mamy i możemy zabrać, ale jeżeli nie mamy i nie możemy go zabrać, to też generalnie nic się nie dzieje. Koniecznie napiszcie, co wy uważacie i czy używacie żelazek parowych, jeżeli tak, to jakich. Ja się z wami żegnam, zapraszam na pozostałe media i do subskrybowania kanału, ponieważ lecimy na 200 tysięcy subskrypcji i mam nadzieję, że szybko uda nam się to osiągnąć. Ja się z wami żegnam, cieplutko, całuję mocno i ściskam, pa!